Dzień dobry Państwu. Witam na webinarium pod tytułem Ekonomiczna edukacja globalna. Jest ono organizowane przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności, polską organizację, która zajmuje się tematyką globalną, zrównoważonego, sprawiedliwego rozwoju dla nas na globalnej północy i dla ludzi większości świata na globalnym południu. W dzisiejszym webinarium weźmie udział ekspertka Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, która jest jedną z założycielek Fundacji Artykuł 25, jest researcherką w CE Bank Watch Network i w Polskiej Zielonej Sieci. Zajmuje też bardzo wysokie stanowisko, jak na osobę z organizacji pozarządowych. Jest członkinią Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Przez wiele lat była członkinią zarządu Grupy Zagranica, także mamy przy sobie ze sobą wspaniałą ekspertkę. Olu, witamy Cię. Możesz teraz nas powitać. Dzień dobry, dziękuję Marcin. Witam serdecznie i postaram się być przydatna podczas tej półtorej godziny. Jeśli coś pominąłem w Twojej prezentacji, to będziesz miała jeszcze na to szansę. A ja nazywam się Marcin Wojtalik, jestem współzałożycielem i członkiem zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Zajmuję się tą tematyką od wielu lat, zarówno edukowaniem, jak i analizowaniem różnych polityk, które Polska czy Unia Europejska prowadzą w stosunku do krajów globalnego południa. Przez kraje globalnego południa rozumiem oczywiście większość świata, ludzi, którzy żyją w gorszych warunkach niż my, znacznie gorszych. Dzieli nas ogromna przepaść, między innymi ekonomiczna, i dlatego się tu zajmujemy, że chcemy poprawić ich los. Po tym krótkim wstępie podam jeszcze oczywiście ważną informację, że dzisiejsze seminarium odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej oraz przez Unię Europejską, a poglądy, które tutaj wyrażamy, niektóre kontrowersyjne będziemy wyrażali, są tylko naszymi poglądami i nie można ich utożsamiać z poglądami tych instytucji. Jeszcze wrócę do, tak, to jest prezentacja naszych dzisiejszych prelegentów, a ja chcę Państwu jeszcze podkreślić to, dlaczego w ogóle o tych tematach mówimy. Przynajmniej mówię za siebie, a mianowicie chodzi nam o to, żeby było więcej i lepsze finansowanie rozwoju, takiego prawdziwego rozwoju, który nie stawia człowieka na marginesie, który nie powoduje to, że pieniądze są ważniejsze od ludzi, rodzin, społeczeństw, tylko że jednak człowiek jest w środku tego rozwoju, przy czym mówimy nie tylko o rozwoju ekonomicznym, nie tylko martwi nas ubóstwo, ale też o rozwoju wszelkim, jaki można sobie wyobrazić, również o rozwoju duchowym, kulturowym, społecznym i tak dalej. Jeśli mówimy o finansowaniu, to potrzebne jest takie finansowanie, na którym można polegać, to znaczy jest ono przewidywalne i nie dawane jako jałmużna czy akt wspaniałomyślności, tylko jako element sprawiedliwości i wspólnego celu naszego jako ludzkości. Finansowanie to powinno być kontrolowane w sposób demokratyczny, to znaczy nie powinno ono polegać na jednorazowej decyzji wysoko postawionego urzędnika, tylko powinno ono wynikać z wniosków, z debaty publicznej i przez społeczeństwo demokratycznie kontrolowane i powinno być skuteczne. To znaczy pieniądze nie powinny być marnowane. Wiemy o tym, że co roku około 150 miliardów dolarów przeznaczanych jest na współpracę rozwojową. Znacznie więcej marnowanych jest nie w ramach współpracy rozwojowej, tylko przez inne polityki, które szkodzą ludziom ubogim w krajach globalnego południa. Dlatego trzeba podkreślić, że finansowanie musi być skuteczne, żeby miało sens i powinno być środkiem do wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju, agendy społeczności międzynarodowej,
na rzecz lepszego świata. Tyle wstępu błyskawicznego na temat naszych intencji, dlaczego to robimy. To ważne, bo ktoś może się zastanawiać, dlaczego o takich dość egzotycznych w Polsce tematach mówimy. No więc przejdę troszeczkę do praktyki. Pokażę Państwu trzy slajdy. Pierwszy slajd z protestów w Argentynie parę tygodni temu, ogromnych protestów prowadzonych z powodu tego, że wielu ludzi nie zgadza się ze zmianami strukturalnymi, z polityką ówczesnego rządu, który realizował zalecenia międzynarodowych instytucji finansowych. Ludzie w tysiącach wyszli na ulicę. Inny przykład. Mamy zdjęcia robione przez partnerów organizacji brytyjskiej ActionAid, którzy przekonują, jak ważne są podatki, dlaczego unikanie podatków jest problemem i co można uzyskać dzięki podatkom. Na przykład dziewczynki mogą chodzić do szkół, w ogóle dzieci mogą korzystać z edukacji. Kobiety mogą się czuć w miastach, dlatego że usługi publiczne polegają między innymi na zapewnieniu bezpieczeństwa. To są rzeczy, które bezpośrednio dotykają ludzi w krajach globalnego południa. I trzecia rzecz, też coś, co dotyka ludzi w krajach południa, to w jaki sposób realizowane są projekty rozwojowe. Daję przykład okładki jednego z raportów na temat tego, że partnerstwa publiczno-prywatne. Coś, o czym zazwyczaj rozmawiają ekonomiści, albo o czym możemy przeczytać głównie w działach ekonomicznych gazet, a nie na pierwszych stronach gazet, ale to coś, co powoduje konkretne skutki dla społeczności w krajach globalnego południa. Dodam, że niestety negatywne. W tym raporcie akurat opisane są przypadki z Liberii, Indii, Hiszpanii, Lesoto, Peru, Kolumbii, Indonezji, a także z dwóch krajów wysoko rozwiniętych, ze Szwecji i Hiszpanii, żeby pokazać, że ten problem też jest ważny w takich krajach również jak Polska. Więc to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to są rzeczy, które dotyczą ludzi. I pytanie, dlaczego tak mało, naszym zdaniem, moim i Oli, która też będzie mówić za niedługo, dlaczego tak mało poruszamy te wątki ekonomiczne w naszych działaniach z edukacji globalnej? Jednym pewnie z powodów, takim, którego my doświadczyliśmy tutaj w naszej organizacji, jest to, że ktoś, kto sam nie jest ekonomistą, ekonomistką, może obawiać się, czy ma wystarczające kompetencje, żeby mówić o tak poważnym temacie jak ekonomia. I to jest odzwierciedlenie takiego problemu, który wydaje mi się jest bardzo powszechny w naszym społeczeństwie. O ekonomii mogą mówić tylko ekonomiści, no bo gdzieżby nam niespecjalistom o tych tematach rozmawiać. Tymczasem, jak będę Państwa przekonywał, ekonomia to po prostu część naszego życia. Za każdym razem, kiedy zaciągamy kredyt w banku, mamy do czynienia z ekonomią. Nie tylko z naszym własnym rozporządzaniem, naszym majątkiem, ale też to, jakie są odsetki od kredytu, który zaciągamy, to jest powodowane przez ekonomię i decyzje podejmowane przez decydentów ekonomicznych. Za każdym razem, kiedy idziemy do sklepu. Za każdym razem, kiedy za cokolwiek płacimy, uczestniczymy w ekonomii, nie w nauce, ale na pewno w tematyce gospodarczej. I będę Państwu pokazywał, że również gdy zajmujemy się edukacją globalną, też nieustannie dotykamy tych tematów ekonomicznych. I pomimo barier, które mamy, ja sam też mam takie bariery, pomijanie tych wątków ekonomicznych mogłoby być szkodliwe dla naszych działań z edukacji globalnej. Już tłumaczę dlaczego. Na własnych ekranach mają Państwo cytaty z raportu procesu międzysektorowego. To był cykl
kilkunastu spotkań dość dużej grupy osób zajmujących się edukacją globalną, który dział się przede wszystkim w 2011 roku i wcześniej, wtedy raport się ukazał. To były osoby zarówno z organizacji pozarządowych, z najróżniejszych organizacji pozarządowych i absolutnie nie tylko warszawskich, ale również z systemu oświaty, nauczyciele, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, czy też instytucji państwowych, takich jak Ministerstwo Edukacji Narodowej wtedy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ówczesne, czy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także wielu innych podmiotów, również różniących się swoim typem od organizacji pozarządowych i instytucji. Był to duży proces, w ramach którego doszliśmy do wspólnego rozumienia, czym jest edukacja globalna, i takim wspólnym rozumieniem od tego 2011 roku się posługujemy. I tutaj trzy krótkie bardzo cytaty, które zwracają naszą uwagę na to, dlaczego powinniśmy mówić o ekonomii, realizując edukację globalną. Po pierwsze, głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. I tutaj, kiedy mówimy o tych współzależnościach we współczesnym świecie, mówimy o powiązaniach między innymi ekonomicznych, nie tylko, również kulturowych, środowiskowych, społecznych, politycznych, technologicznych, ale również ekonomicznych. Jest ten wątek ekonomiczny jest wymieniony w całym szeregu jako coś ważnego, jako ważny, niezbędny element. Jakie są te wyzwania globalne? Między innymi, tutaj jeden punkt cytuję z o wiele szerszej listy, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych między krajami globalnej północy i globalnego południa. To jest jedno z tych wyzwań, na które staramy się odpowiadać, realizując edukację globalną. A więc pytanie jest, czy moglibyśmy budować partnerskie relacje gospodarcze, w ogóle o nich nie wspominając? Nawet jeśli nie jesteśmy ekonomistami, czy możemy je pomijać? Myślę, że Państwa nie trzeba do tego namawiać, skoro zdecydowali się Państwo uczestniczyć w takim webinarium o takim tytule. Natomiast myślę, że to jest argument dla Państwa współpracowników, współpracowniczek, którzy mieliby wątpliwości, czy są w stanie i czy powinni w ogóle podejmować tematykę gospodarczą. I wreszcie trzeci cytat z tego raportu z procesu międzysektorowego z 2011 roku. Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk. Opisywanych zjawisk, czyli również i tych, które dotyczą tematyki gospodarczej. A więc nie tylko podanie faktów dotyczących tematyki gospodarczej, a więc na przykład takiego faktu, może niektórym z Państwa znanego, 26 najbogatszych na świecie osób posiada taki majątek jak biedniejsza połowa ludzkości. To jako przykład rażących dysproporcji gospodarczych na świecie. Czy wystarczy podać tę jedną liczbę, ten jeden fakt? No właśnie, według tego naszego wspólnego rozumienia wysokiej jakości edukacji globalnej nie wystarczy, dopóki nie wytłumaczymy przyczyn i konsekwencji. To znaczy, dlaczego tak jest, że 26 osób posiada taki majątek jak biedniejsza połowa ludzkości? Dlaczego w ciągu ostatniego roku zamożność najbogatszych miliarderów wzrosła o 12%? A tymczasem biedniejsza połowa ludzkości zbiedniała o 11%. Dlaczego tak się dzieje? No i oczywiście konsekwencje są, każdy się z nas domyśla, albo nawet wie, że są ogromne. Tutaj uzasadniam, dlaczego musimy się tymi tematami ekonomicznymi zająć, jeżeli chcemy dobrze prowadzić edukację globalną. A więc czym ona jest? Daję Państwu taką bardzo roboczą, uzgodnioną w dość małym gronie osób zajmujących się edukacją globalną, ale absolutnie nie roszczącą sobie do tego, żeby tutaj przesądzać. No niemniej jednak robocza
definicja czy podejście, opis może być przydatny. Czym jest edukacja ekonomiczna, edukacja globalna? Są to wszelkie treści, które odnoszą się do warunków życia materialnego ludzi, przede wszystkim oczywiście w krajach globalnego południa, chociaż nie tylko. Jakie to są warunki życia materialnego? Oczywiście ubóstwo, głód, nierówności, a także inne problemy materialne, o których mówimy w ramach edukacji globalnej, czyli dostęp czy brak dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, żywności, infrastruktury. To są rzeczy, które tak naprawdę bardzo dotyczą tematyki ekonomicznej i na pewno są objęte przez tematykę gospodarczą. Więc wszelkie treści, które odnoszą się do życia, do warunków życia materialnego, ale też do sposobów gospodarowania, zarówno zarabiania pieniędzy, jak i ich wydawania, czyli źródła dochodów, warunki pracy i płacy, ewentualny wyzysk, zadłużenie osobiste, ale również i całych krajów, handel na różnym poziomie, od lokalnego, od takiej sytuacji, którą sam obserwowałem w Kamerunie, że lokalni rolnicy nie mieli targu, na którym mogliby się spotkać, żeby sprzedawać sobie lokalne produkty, dlatego że w porze deszczowej to miejsce, w którym handlowali, było nieprzystosowane, bo brakowało mu zadaszenia. I potrzebny był dach, żeby mogli tam handlować również i w porze deszczowej, wtedy, kiedy pada deszcz. Ale też handel międzynarodowy, umowy handlowe, również te wielkie umowy handlowe. Dotyczy to również produkcji i etycznej konsumpcji, o tym, że my jesteśmy konsumentami, których decyzje wpływają na ludzi w krajach globalnego południa, czy też rolę pomocy zagranicznej, czy też szerzej wręcz współpracy rozwojowej. I trzecia rzecz, czym jest edukacja ekonomiczna, edukacja globalna, również tłumaczeniem przyczyn i skutków tych zjawisk, czyli znowu nie podawanie samych faktów, ale też czasem głębsze wejście w to, dlaczego tak jest. Nie jest łatwo, żeby rzetelnie wyjaśnić, dlaczego są skrajne nierówności na świecie. Ja, ponieważ wiele razy tłumaczyłem ten problem, potrafię wydestylować esencję. Natomiast w innych przypadkach, innych tematów ekonomicznych nie potrafię w sposób zwięzły, a jednocześnie rzetelny zjawisk ekonomicznych wytłumaczyć. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że ten postulat tłumaczenia i skutków jest no, bardzo wymagający. Ekonomiczna edukacja globalna, czymże jest? Zakładamy, że prawie każdy materiał i każdy projekt z edukacji globalnej zawiera w sobie i powinien zawierać jakiś element czy wymiar ekonomiczny. Dlatego, że gdy mówimy o globalnych współzależnościach, to te współzależności nie da się ich oddzielić, ekonomicznych od społecznych, od kulturowych i tak dalej. A nawet jeśli by się dało, to nie byłoby to korzystne dla zrozumienia sprawy przez naszych odbiorców. Więc nawet jeśli potrafimy mówić wyłącznie o wzajemnych zależnościach społecznych, to nie byłoby to dobre dla zrozumienia całokształtu problemów. A więc tematy ekonomiczne są integralną częścią edukacji globalnej i jej ważnym elementem. Powiem, że tak bardzo roboczo nie dorobiliśmy się jeszcze takiego porozumienia w sprawie ekonomicznej edukacji globalnej, jakie już jest od 2011 roku w sprawie w ogóle całej edukacji globalnej. Więc poruszam się w ramach takich bardzo roboczo przyjętych założeń, że to są pokrewne pojęcia. Ekonomiczna edukacja globalna, czy też wątki gospodarcze w edukacji globalnej, czy też ekonomiczny aspekt, czy ekonomiczny wymiar, czy gospodarczy wymiar edukacji globalnej, że to są pokrewne pojęcia i ja je bardzo roboczo stosuję wymiennie. Jest to oczywiście bardzo szeroki pejzaż. Po prezentacji Oli ja postaram się fragment tego pejzażu bardzo szerokiego Państwu tutaj przedstawić, ale tak na sam początek, o czym możemy mówić, żeby nie tylko w sferze pojęć abstrakcyjnych, ale już konkretnych problemów. O czym można mówić w ramach ekonomicznej edukacji globalnej? O ubóstwie, o nierównościach globalnych oczywiście,
o tym, jak wygląda nasza konsumpcja na północy, a też jak wygląda produkcja na południu. Wiemy też, że żeby za bardzo nie upraszczać spraw, przecież konsumpcja istnieje również na globalnej północy. I tak samo produkcja, przepraszam, konsumpcja istnieje na globalnym południu. Te setki milionów, jeśli nie miliardy już smartfonów, które są dostępne ludziom w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. A tak samo produkcja nie dzieje się wyłącznie na globalnym południu, ale również na globalnej północy. Jakie jeszcze tematy? Sprawiedliwy handel, czyli ten system, kiedy decydujemy się zapłacić uczciwą cenę producentom w krajach globalnego południa, ale też problemy, które legły u podstaw sprawiedliwego handlu. Dlaczego w ogóle sprawiedliwy handel jest potrzebny? Czyli złe warunki pracy, czyli wyzysk, rozumiany jako to, że bardzo mała część zysku z danego produktu trafia do jego producentów, a większość przejmują ci, którzy są pośrednikami czy też inwestorami. Inne tematy to korporacje, rola państw w uregulowaniu korporacji, czy też tematy bardzo dotykające postaw i wartości wyznawanych przez naszych odbiorców i też przez nas samych. Na przykład, czy rozwój należy mierzyć wyłącznie przez pryzmat ekonomii i wtedy PKB, czyli produkt krajowy brutto, jest najlepszym miernikiem rozwoju, a na pewno już wzrostu gospodarczego, czy też stawiamy na inne mierniki, na przykład wskaźnik rozwoju ludzkiego, czy też na całkiem inne, które opisaliśmy w jednym z artykułów na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do przeczytania, jeśli ktoś byłby zainteresowany tym wątkiem. A więc przedstawiłem tutaj pierwsze przykładowe tematy, którymi warto się zająć. Mają Państwo je przed oczami, ale przecież pominąłem bardzo ważne. Takie, które już były wspomniane tutaj, czyli na przykład głód na świecie, niedożywienie, o którym będzie mowa, czy też unikanie płacenia podatków i wiele, wiele innych, które będziemy wymieniać. Żeby Państwu dać przykład, jak można o takich tematach mówić, chciałbym teraz puścić film trwający niecałe 3 minutki, jako przykład tematu, o których mówimy w ramach ekonomicznej edukacji globalnej, a tuż potem głos przekażę Oli Antonowicz, która da swoje spojrzenie na ekonomiczną edukację globalną i swój przykład materiałów, które polecę. Czego nie wiecie o długach na świecie? Rozwiązanie jest możliwe. Oto Maria Martinez, szefowa rządu małego fikcyjnego państwa Braksyk. Aby sfinansować swój rozwój, Braksyk pożyczył pieniądze za granicą. Jednak potem nadszedł globalny kryzys finansowy. Dochody Braksyku przestały być wystarczające. Teraz nie jest w stanie jednocześnie spłacać swoich długów i dbać, by w kraju nie zwiększał się poziom ubóstwa. Dziś ma zapaść decyzja w sprawie dalszego losu zadłużenia Braksyku. W dyskusji biorą udział ci, którzy pożyczali temu krajowi pieniądze. Prezydent Martinez nie może uczestniczyć w rozmowie. Tylko czy w ten sposób uda się znaleźć odpowiednie rozwiązanie? Prezydent Martinez boi się, że wierzyciele zażądają dalszych cięć w budżecie. Tylko na czym w Braksyku można jeszcze zaoszczędzić? Na przykład w Senegalu rozwiązania zaproponowane przez wierzycieli doprowadziły do tego, że kryzys zadłużenia trwa już ponad 20 lat. Prezydent Senegalu rozmawiał z wierzycielami już 14 razy. Przecież na pewno da się inaczej. Kiedy osoba fizyczna popada w długi, możliwe jest postępowanie upadłościowe. Pozwala ono znaleźć najlepsze możliwe wyjście dla wszystkich i to szybko. Można by to wprowadzić również dla państw. W jawnym i otwartym postępowaniu dłużnicy i wierzyciele znaleźliby rozwiązanie, które dla wszystkich byłoby do przyjęcia. Tak jak w krajowym prawie upadłościowym, pomógłby im bezstronny sędzia. Aby ustalić, ile długów musi zostać umorzone, uczestnicy i sędzia potrzebowaliby informacji na temat kondycji zadłużonego państwa. Najlepiej by dostarczył je ktoś, kto nie jest ani wierzycielem, ani dłużnikiem. Bardzo ważne jest też to, żeby wszystkie strony doszły do głosu. Kredyty na działania, które zawiedzą wierzyciela, zaszkodziły ludności, zostałyby umorzone. Tak jak osobie fizycznej, tak i państwu należałoby pozostawić niezbędne do życia minimum środków. Zostałoby ono wyłączone z obowiązku spłaty długu.
W przypadku państw są to środki na podstawowe usługi publiczne, szpitale, szkoły oraz wypełnianie zasadniczych funkcji państwa. Na koniec postępowania sędzia orzekałby, ile długu zostanie umorzone. Braksyk dostałby szansę na nowy początek, a wierzyciele dostaliby tyle pieniędzy, ile Braksyk może spłacić. Jeżeli któryś wierzyciel nie chciałby się włączyć w negocjacje, odchodziłby z niczym. Państwa nie padałyby łupem funduszy sępich. To mogłoby dobrze działać. Jednak dotychczas wiele krajów bogatych bojkotowało wszelkie próby wprowadzenia takiego mechanizmu. I tak prezydent Martinez nadal będzie siedziała przed zamkniętymi drzwiami. Dokładnie tak jak jej koleżanki i koledzy z innych zadłużonych państw. Puściłem Państwu ten film, dlatego że dotyczy on jednego z najtrudniejszych tematów, jakie można sobie wyobrazić w edukacji globalnej, tak mi się wydaje, w tej ekonomicznej edukacji globalnej, tematu zadłużenia. Gdy próbuję o tym opowiadać, to 9 na 10 osób traci zainteresowanie, gdy tylko powiem, że chcę powiedzieć o zadłużeniu kraju globalnego południa. Tymczasem o tych sprawach można mówić w sposób prosty, a jednocześnie w dalszym ciągu rzetelny. Tak jak to, wydaje mi się, jest w tym filmie. Tłumaczymy, na czym ten problem polega, jakie uwarunkowania w relacjach północ-południe na niego wpływają. Czy nie powinniśmy najpierw się skupić na najprostszych tematach ekonomicznych, a potem dopiero mówić o tych trudniejszych? No niestety nie możemy, nie mamy takiego luksusu. Dlaczego? Gdy mówimy o tym, że krajom ubogim brakuje pieniędzy na szpitale, na budowę, utrzymanie, na szkoły, na podstawowe usługi publiczne, na ratowanie życia ludzi, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia, i mówimy o braku pieniędzy, to pojawia nam się pytanie, no dobrze, to dlaczego nie można by było więcej pieniędzy dać? Ale to nie jest odpowiednie pytanie. Bo można by zadać ważniejsze pytanie, dlaczego tak dużo pieniędzy jest tym krajom zabieranych. Ghana, jeden z krajów ubogich w Afryce Subsaharyjskiej, 53% swoich dochodów budżetowych przeznacza na obsługę długu zagranicznego. Oznacza to po prostu, że 53% pieniędzy, które zdobywa budżet, oddaje. 53%, czyli większość swojego budżetu oddaje wierzycielom. Zaledwie 47% wpływów tego kraju jest przeznaczanych na wszystko, czego państwo i jego obywatele, obywatelki potrzebują. Podobna jest sytuacja w Angolii, gdzie też ponad 50% przeznaczanych dochodów budżetowych przeznaczanych jest na obsługę zadłużenia. A więc, proszę Państwa, gdybyśmy pominęli temat zadłużenia, byśmy pominęli jedną z najważniejszych rzeczy, która nie pozwala Ganie czy Angolii wyjść na prostą w kierunku rozwoju, większej równowagi, większej sprawiedliwości. Po prostu nie możemy, nie powinno się tego tematu opuścić, jeżeli nasza edukacja globalna ma być naprawdę rzetelna i przedstawiać prawdziwy obraz świata. To był jeden konkretny przykład na praktyczne poparcie tez, które wcześniej przedstawiłem. Teraz chciałbym przekazać głos Oli Antonowicz-Cyglickiej, która powie o swoim rozumieniu, swoich spostrzeżeniach dotyczących ekonomicznej edukacji globalnej i da przykład konkretnego materiału. Olu, przekazuję Ci głos. Dziękuję. Moja prezentacja też się wyświetliła. Ja troszeczkę chciałabym na początek przynajmniej wejść na bardziej ogólny poziom naszej dyskusji o ekonomicznej edukacji globalnej. Mianowicie zastanawiając się nad tym, dlaczego tak mało faktycznie jest tych wątków obecnych w edukacji w ogóle. Oczywiście pierwsza odpowiedź to jest taka, jaką przedstawił słusznie Marcin, ponieważ to są tematy bardzo trudne, ale obecnie edukacja globalna jest faktycznie
moim zdaniem ograniczona do takich trzech aspektów. I przedstawię pokrótce te aspekty. Oczywiście, proszę Państwa, można się nie zgadzać. To mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli też możliwość trochę podyskutować, bo to jest moja prywatna wizja i tego, co nie działa. I oczywiście mam nadzieję, że potem zobaczymy też, jak możemy zmieniać edukację globalną, żeby bardziej była po prostu pełna i prawdziwa. No więc po pierwsze, wydaje mi się z obserwacji ostatnich ponad 10 lat, że przeprowadzona również przez nas organizacje pozarządowe, ja również się zaliczam do tych osób, które w taki sposób mówiły o problemach globalnych, edukacja, której głównym postulatem jest właśnie jakby zwiększanie takiego przeświadczenia w społeczeństwie, że potrzeba więcej pieniędzy na pomoc biednym ludziom, biednym krajom. I oczywiście to, czy kraje biedniejsze potrzebują po prostu więcej pomocy, to jest temat na zupełnie odrębną dyskusję. Natomiast taka narracja i takie ujęcie tego tematu, to znaczy pokazywanie sytuacji trudnej, w jakiej są ludzie w krajach globalnego południa i sytuacji rządów i całych tych krajów, to nie jest wszystko, to nie jest pełny obraz, ponieważ nie mówimy o tym, dlaczego ludzie w tych krajach faktycznie często cierpią biedę i nie mówimy też o tym, jaki ma na to wpływ system globalny, związany z handlem światowym, związanym z geopolityką, związany z relacjami gospodarczymi, związany również z tym, że coraz większą kontrolę nad sytuacją na świecie ma sektor prywatny. Czy to jest dobrze, czy źle, to jest również osobna dyskusja, natomiast o tym trzeba pamiętać. Na ten temat w Polsce, powiem szczerze, w ogóle niewiele się mówi. To już edukacja globalna często kojarzy nam się z edukacją kierowaną do dzieci i młodzieży i o tym też za chwilę powiem. Natomiast również w przekazach medialnych brakuje tych informacji. Ja zajmuję się w swojej pracy również monitorowaniem działań banków rozwoju, szczególnie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który jest największym bankiem rozwoju na świecie, jeśli chodzi o portfolio. I widzę wyraźnie, po pierwsze, jaka to jest wielka niewiadoma. Właściwie nie mówi się o tym, co to są te banki rozwoju, jakie one mają wpływ na sytuację na świecie, czy one zwiększają szanse rozwojowe krajów rozwijających się, gdzie są jakieś newralgiczne momenty w działalności tych banków, czy standardy tych banków są wystarczające. Marcin mówił o długu, oczywiście zadłużenie krajów najbiedniejszych jest kolejnym tematem na osobne webinarium. To są takie elementy, które są właśnie, tak jak mówił Marcin, mogą być troszeczkę zniechęcające na pierwszy rzut oka, ale bez zrozumienia, przynajmniej na bardzo ogólnym poziomie tego, jak działa dzisiaj system globalny, szczególnie system wymiany handlowej, na czym polegają umowy handlowe między krajami, między poszczególnymi grupami krajów, będzie nam ciężko zrozumieć, dlaczego wciąż w niektórych częściach świata ludzie zmagają się z trudnymi warunkami życiowymi. Drugi aspekt, który moim zdaniem jest mocnym ograniczeniem, to jest aspekt związany z tym, że edukacja globalna chce zmieniać postawy i nawyki osób indywidualnych. I znowu, czy to jest coś złego?
Z jednej strony oczywiście nie, bo jest posiadanie wiedzy na temat swojego indywidualnego wpływu na rzeczywistość, dobrego bądź też czasami gorszego, jest bardzo ważne. Natomiast jeżeli zatrzymujemy się tylko na tym poziomie, na poziomie swojego indywidualnego wpływu, to po pierwsze obawiamy się bardzo dużych wyrzutów sumienia, wpadamy w depresję i zastanawiamy się później nad tym, czy właściwie powinniśmy dalej funkcjonować i co dalej robić z tą rzeczywistością, bo tak można się zapętlić. Oczywiście trochę przesadzam i żartuję, nie musimy, myślę, tutaj z kamienną twarzą mówić o tych sprawach, natomiast omijamy bardzo ważny aspekt rzeczywistości, mianowicie taki, że bardzo duży wpływ na w ogóle nasze możliwości wyborów konsumenckich ma sektor prywatny, mają firmy i korporacje. One mają wpływ na nasze wybory, one mają również wpływ na sytuację krajów rozwijających się, krajów globalnego południa. I tutaj mówimy o całym szeregu różnych działań, począwszy od oczywiście wpływu na środowisko, począwszy od zagrożenia związanego z łamaniem praw człowieka przy okazji szczególnie dużych inwestycji. Mówimy o unikaniu opodatkowania, tak jak Marcin już zaznaczał. Mówimy również o takiej dość ciekawej stronie i twarzy sektora prywatnego na świecie, mianowicie o tak zwanym CSR-ze, czyli odpowiedzialności społecznej biznesu. Co w tym złego? Otóż bardzo często ta społecznie odpowiedzialna twarz biznesu przesłania tą drugą stronę medalu, czyli jakby skutki uboczne podstawowej działalności działania firm i korporacji, szczególnie gdzieś z dala od publicznej kontroli, z dala od kamer i wzroku monitorujących osób. Tam bardzo łatwo o to, żeby te naruszenia praw człowieka czy szkodliwy wpływ na środowisko miały miejsce. I wydaje się, że odpowiedzialność zarówno sektora prywatnego, ale również publicznego, bo na przykład banki rozwoju dysponują publicznymi pieniędzmi, publicznymi gwarancjami. Jeśli wspierają inwestycje sektora prywatnego, szczególnie w krajach biedniejszych, to powinny również pilnować tego, żeby te inwestycje nie powodowały szkód, czy to w środowisku, czy łamania praw człowieka. I tak samo w podstawowej działalności biznesu, nawet jeśli nie jest wspierana ze środków publicznych. Kolejnym elementem, już ostatnim, trzecim aspektem, który myślę, że jest troszeczkę problematyczny i wymaga szerszego spojrzenia w edukacji globalnej, jest promowanie działań osób indywidualnych i przemawianie do osób indywidualnych w kontekście odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Czy to jest źle, czy dobrze? Znowu. Oczywiście proszę nie myśleć, że jestem tutaj orędowniczką tego, żebyśmy nie podchodzili poważnie do sytuacji związanej ze skutkami zmian klimatu, my jako osoby indywidualne, ale musimy być też świadomi tego, że jeżeli chcemy poważnie potraktować ten kryzys, to potrzebujemy działań systemowych, potrzebujemy odważnego i ambitnego podejścia do kwestii zmian klimatu przez rządy. Mówi nam o tym dzisiaj już młodzież, nawołuje do tego, by słuchać naukowców i mówić prawdę. Natomiast często w materiałach dotyczących edukacji globalnej zatrzymujemy się tylko na tym wątku związanym z tym, że powinniśmy być bardziej odpowiedzialni my jako osoby indywidualne, powinniśmy być może zmienić swoje nawyki dotyczące transportu, dotyczące, nie wiem, rozrywki, wakacji, innych rzeczy. Oczywiście
rzeczywiście warto sobie taką refleksję obudzić, ale nie należy zapominać i myślę, że warto to też tłumaczyć tym, których edukujemy, że odpowiedź na kryzys klimatyczny to jest odpowiedź, która musi być systemowa. I tutaj oczywiście osoby indywidualne też mają swoją rolę do odegrania, to znaczy mogą po prostu otwarcie mówić o tym, że popierają potrzebę systemowych zmian. Czytam od razu pytanie, bo widzę, że tutaj jest, co możemy jako przeciętni konsumenci zrobić? Mówi się, że my mamy inaczej konsumować, ale czy nie jesteśmy sterowani przez producentów, na dźwięk, marketing, reklamy itd.? Jak mamy wpływać na rządy i na producentów? Oczywiście, dokładnie o tym mówię. To znaczy mówię o tym, że musimy być świadomi tego, jaką mamy moc, i tą moc jako osoby indywidualne dobrze wykorzystywać. To znaczy wywierać nacisk na tych, którzy podejmują decyzje już na poziomie globalnym. Jeśli chodzi o to, jak w Polsce edukacja globalna wygląda dzisiaj, to też zauważam jakby dwa skutki tego pewnego ograniczenia, o jakim mówiłam wcześniej. Znaczy, po pierwsze, środowiska skrajnie nacjonalistyczne, które również posługują się retoryką po prostu rasistowską, w pewnym sensie korzystają z tego ograniczonego podejścia do edukacji globalnej, mówiąc: ludzie w krajach biedniejszych są w trudnej sytuacji, no bo sobie po prostu nie zapracowali na lepszą, tak? No to my nie musimy się tym martwić. Ja oczywiście trochę tutaj może fantazjuję, ale w pewnym sensie takie tłumaczenie może paść na podatny grunt w sytuacji, kiedy my nie znamy tych prawdziwych przyczyn, które często stoją za tragiczną sytuacją mieszkańców krajów globalnego południa. Druga rzecz, o której chcę też jeszcze powiedzieć, to jest to, że w Polsce edukacja globalna często jest rozumiana jako to edukacja skierowana jedynie dla dzieci i młodzieży. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że jest to błędem, wręcz przeciwnie, natomiast dzieci i młodzież to jest tylko część naszego społeczeństwa, a jak widzimy tutaj nawet z tego, co mówił Marcin, tematy, które związane są z rozumieniem tego, w jaki sposób dzisiaj działa świat i co decyduje o tych pogłębiających się nierównościach globalnych, zrozumienie tego wymaga naprawdę często zmierzenia się z tematami no, bardzo trudnymi. I dorośli ludzie również mogą być bardziej świadomi, również mogą lepiej wybierać, również mogą otwarcie mówić o tym, czego chcą od rządów, od sektora prywatnego, od instytucji międzynarodowych. Tylko brakuje faktycznie tego elementu dyskusji publicznej na ten temat. I tutaj moje osobiste zdanie jest takie, że ani media, ani my, organizacje pozarządowe, no, nie wywołaliśmy jeszcze tej gorącej dyskusji w opinii publicznej na tematy związane właśnie z tymi wątkami ekonomicznymi, które sprawiają, że świat wygląda tak, jak dzisiaj wygląda. Jak można taką edukację globalną prowadzić? Ja nie jestem ekonomistką. Wręcz przeciwnie, jestem po studiach filozoficznych, studiach podyplomowych, ale też nie związanych w żaden sposób z ekonomią. Niemniej jednak te tematy trudne mogą być przekazywane zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ludziom dorosłym w sposób bardziej lekki. Tak, jest wiele form. Na przykład jedną z form, która pomaga w docieraniu z tymi tematami do społeczeństwa, jest literatura. Chciałabym pokazać, i to będzie ten mój przykład, o którym mówił Marcin, jak można tą ekonomiczną edukację globalną prowadzić. Ja osobiście w swoim, powiedzmy, trochę wolnym czasie
W ramach Fundacji Artykuł 25 prowadzę zajęcia z młodzieżą w szkołach średnich i na przykład jednym z tematów, które omawiamy, jest problem głodu strukturalnego i robimy takie zajęcia na podstawie książki Martina Kaparosa Głód. To jest taki reportaż nazywany reportażem totalnym. Widzą Państwo, że to nie jest na chybił trafił, naprawdę to wszystko sobie pozaznaczałam i naprawdę tak wiele jest ciekawych wątków w tej książce. Zakładam, że pewnie Państwo część się gdzieś tą książkę albo czytała, albo o niej słyszała, bardzo ją polecam. I chciałabym poprosić teraz, mam nadzieję, że to będzie możliwe. Oczywiście nie będziemy z takiego scenariusza zajęć, który powstał na podstawie tej książki, całego omawiać, bo byłoby to za długie, ale tutaj jest link i nasz pan kierownik webinarium, mam nadzieję, że również nam ten link tutaj wklei w czacie. Dziękuję bardzo, już jest. To jest link do scenariusza właśnie na podstawie książki Martina Kaparosa Głód. I chciałabym zwrócić uwagę dosłownie na kilka rzeczy. Oczywiście jest to scenariusz, który dotyczy literatury i to naprawdę literatury, powiedziałabym, na poziomie w ogóle światowym. Natomiast on może być użyty nawet i myślę na lekcjach języka polskiego, ale też na innych przedmiotach. Celem tego scenariusza jest faktycznie rozłożenie na czynniki pierwsze tego zjawiska strukturalnego głodu. Oprócz tego oczywiście, jak zawsze w naszych działaniach, w działaniach Fundacji artykuł 25, artykuł 25, to jest artykuł powszechnej deklaracji praw człowieka, istotnym elementem scenariusza jest promowanie takiej postawy szacunku i otwartości względem ludzi z innych części świata. I scenariusz ma za zadanie nie tylko wytłumaczyć, czym jest ten głód strukturalny, czym on się różni od tego głodu, którego my możemy doświadczać i doświadczamy pewnie nawet parę razy dziennie. On ma również za zadanie pogłębić zrozumienie tego zjawiska i pokazać, jaki ono ma związek ze światową gospodarką, z rynkiem produkcji, z dystrybucji żywności, z globalną polityką i szczególnie jeśli chodzi o te relacje między krajami bogatszymi i biedniejszymi. On jest dość długi i jego druga część jest również związana z taką próbą zanegowania stereotypu o bierności ludzi mieszkających w biedniejszych krajach na Ziemi, a w szczególności bierności rolniczek czy rolników utrzymujących się tylko i wyłącznie z własnych zbiorów. Jeśli Państwo przejdą przez pierwszą część zajęć, która głównie dotyczy tego, żeby faktycznie wytłumaczyć, co to jest głód strukturalny, to jest pojęcie, którego używa Kaparos i na podstawie kilku fragmentów i również kilku ćwiczeń dyskutujemy sobie i staramy się jakby odróżnić, jakby zrozumieć tą różnicę między głodem takim, jak my go rozumiemy, a tym głodem, o którym pisze Kaparos. Przechodzimy później do drugiej części zajęć, która odpowiada na pytanie, dlaczego ludzie głodują. I tutaj również oczywiście dotyczy ona i opiera się głównie na tekście Kaparosa, ale wplatamy w ten tekst również taki mini wykład, no wykład może to jest za dużo powiedziane, natomiast informacje na temat sytuacji w Nigrze. Kaparos fragment swojej książki poświęca sytuacji w tym kraju, przeprowadza wywiady z rolniczkami, z rolnikami, których spotyka w Nigrze i oczywiście daje nam również w swojej książce szerszy kontekst związany z tym, dlaczego sytuacja w Nigrze wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej, jak to się stało, gdzie były początki tych problemów, z którymi dzisiaj boryka się Niger. To jest
To nie jest, jak się okazuje, trudne. To nie było dla nas trudne. Ja, tak jak powiedziałam, my w fundacji nikt z nas nie jest specjalistą w dziedzinie ekonomii. I to się dobrze wpisuje w cały ten temat. To znaczy, to nie jest tylko scenariusz zajęć dotyczący na przykład relacji handlowych czy wpływu międzynarodowych instytucji finansowych na rozwój krajów biedniejszych. To jest scenariusz na temat bardzo konkretny, bardzo namacalny, bardzo emocjonalny, a jednocześnie jego częścią jest ten element związany z gospodarką i po prostu z międzynarodowym systemem handlowym. W końcowej części scenariusza, tak jak w opisie jego celów, jest również część dotycząca właśnie stereotypów i ona jest oparta na tekście nigeryjskiej pisarki Chimamandy Ngozi Adichie, na tekście, właściwie wykładzie pod tytułem Niebezpieczeństwo jednostronnej historii. I ten scenariusz zahacza troszeczkę o, ta część scenariusza zahacza troszeczkę o no, takie przewrotne podejście do tego, skąd czerpiemy wiedzę, na czym bazujemy, wypracowując sobie nasze poglądy na temat świata. Oczywiście scenariusz, który w ogóle jest przewidziany na 2 godziny lekcyjne, swoją objętością trochę wykracza poza 90 minut, ale jest tak skonstruowany, że można go również dzielić, nie trzeba go prowadzać całego. W zasadzie na tym mogłabym zakończyć tą część, czy moje w ogóle wystąpienie, natomiast przyznam szczerze, że bardzo ciężko jest myśleć o tym, co się mówi, jednocześnie czytać pytania na czacie, ale staram się. Pan Piotr pyta, czy powinniśmy wywierać nacisk, robić dobry lobbying, dołączyć do NGO-sów, pisać do polityków na Twitterach, jak taką gorącą dyskusję można wywołać w Polsce. Oczywiście to nie jest łatwe. My, no, osoby, które działają w organizacjach pozarządowych lub po prostu działają w przestrzeni publicznej, bo przecież myślę, że dzisiaj, szczególnie dzisiaj, naprawdę te instytucjonalne twory, jakimi są organizacje pozarządowe, nie są koniecznie potrzebne do tego, żeby być aktywnym społecznie, żeby nawet kształtować pewne trendy, tak, żeby tą właśnie dyskusję publiczną kształtować albo w ogóle ją jakoś prowokować. Więc nie wiem, czy to jest jakaś moja rada, może tutaj, może ja nie powinnam w ogóle tak mówić, ale myślę, że każdy z nas, kto działa w organizacjach pozarządowych, po prostu ma jakąś swoją też wewnętrzną motywację, a przynajmniej tak chciałabym o tym myśleć. Natomiast ja myślę, że jak rozpętać tą prawdziwą dyskusję? No może po prostu zacząć mówić prawdę, tak jak ona wygląda. Mówić ją odważnie. Jeżeli ja w trakcie zajęć z młodzieżą mówię na przykład o tym, że sytuacje w Nigrze, mimo pewnie dobrych intencji, pogorszyły działania międzynarodowych instytucji finansowych, to w pewnym sensie trochę też się narażam na taką krytykę związaną z tym, że no, to już może być, nie wiem, zbyt polityczne, albo może to jest taki trochę niewygodny temat, albo może powinniśmy myśleć o tym, ile dobrego zrobiły te instytucje, zamiast skupiać się na tym, co zrobiły złego. No, ale takie tematy chyba powinniśmy zacząć podejmować, bo wiadomo, że jak się nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Ale myślę, że szczególnie na przykład duże instytucje, międzynarodowe instytucje, międzynarodowe ciała, ale również krajowe instytucje, na przykład w Polsce mamy też instytucje, które promują eksport. I w zasadzie nikt nie zadaje pytań na temat tego, czy takie instytucje, które promują polski eksport również w krajach globalnego południa, czy one również zwracają uwagę na to, żeby ten eksport, żeby ta ekspansja
na przykład polskiego biznesu, przy okazji nie powodowała szkód. Oczywiście tutaj wracamy znowu do tematu właśnie wpływu podstawowej działalności sektora prywatnego, ale on się wiąże również z tym, że jeżeli mamy na przykład instytucję, która ubezpiecza na gwarancjach Skarbu Państwa polskie firmy inwestujące w krajach globalnego południa, to mamy prawo pytać taką instytucję, czy jakiekolwiek warunki są nakładane na te firmy, które będą gwarantować, że polskie publiczne gwarancje nie będą się przyczyniać na przykład do łamania praw człowieka. I to nie wcale nie znaczy, że my jesteśmy przeciwko promocji polskiego eksportu, przynajmniej ja tak uważam. Ale jednocześnie, no, jeżeli sektor prywatny korzysta z publicznych gwarancji czy z pożyczek o preferencyjnych warunkach z publicznych pieniędzy, to mamy prawo jako podatnicy oczekiwać, że swoją działalnością nie będzie szkodził i przez to na przykład nie będzie podważał publicznych pieniędzy wydawanych w tym samym czasie na pomoc rozwojową w krajach globalnego południa. Bardzo mało w ogóle w Polsce szczególnie mówimy o wpływie sektora prywatnego wspieranego przez publiczne pieniądze polskich podatników na kraje rozwijające się. Mówimy dużo o pomocy rozwojowej, humanitarnej, to jest bardzo dobrze, ale powinniśmy poszerzać ten obraz, powinniśmy patrzeć na to, jaki jest pełny wpływ polskich publicznych pieniędzy, czy w ogóle polskich podmiotów na to, co się dzieje w krajach globalnego południa. Oczywiście najpierw polskich, ale później powinniśmy też poszerzać tą perspektywę, bo w dzisiejszym świecie te relacje globalne, zależności, one w zasadzie nie są już tak bardzo kwestią paszportu. Tak? Jesteśmy coraz bardziej ze sobą powiązani i powinniśmy patrzeć na pewne kwestie, no, takich obywatela i obywatelki świata, bo na co dzień od tego świata też zależymy. Ja chyba na ten moment już skończę. Dostaję tutaj informację od pana kierownika naszego webinarium, że mogę się teraz wyciszyć. Jeśli będą mieli oczywiście państwo jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Warto zadawać pytania Oli. Ola od kilku lat jeździ do Afryki i pomaga społecznościom lokalnym w domaganiu się swoich praw. A więc to, co mówiła tutaj, to nie jest teoria, tylko robi to w rzeczywistości również afrykańskiej. Także na pewno warto o takie rzeczy podopytywać. Co do tej pory powiedzieliśmy? Przede wszystkim to, że globalna edukacja powinna obejmować również wątki ekonomiczne, że należy to robić. Mówiliśmy dużo o tym, że wątki ekonomiczne wiążą się z innymi społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi i tak dalej. I może to nas trochę przestraszać, albo przynajmniej być barierą. Więc co można by było zrobić, żeby ta bariera nie była tak duża? Ja mam taką propozycję, też przećwiczoną w naszej organizacji, żeby potraktować to jako wyzwanie, ale wyzwanie przyjemne, interesujące, w oparciu o takie założenie, że najlepiej zacząć tam, gdzie znajdujemy sami najwięcej zainteresowania, motywacji do pogłębienia swojej wiedzy, swoich kompetencji. Nie powinniśmy od razu myśleć, wydaje mi się, o momencie docelowym, kiedy jesteśmy ekspertami ze wszystkich wątków ekonomicznych, bo to pewnie nigdy się nie zdarzy, ale rozpocząć tam, gdzie różne tematy nas osobiście interesują. Dlatego też chciałem Państwa zaprosić do takiego ćwiczenia, żebyśmy spróbowali teraz, właśnie już teraz, pójść w tym kierunku. Ja Państwu, kiedy będę przedstawiał przykładowe tematy z ekonomicznej edukacji globalnej, chciałbym prosić Państwa o wpisanie na czacie tych tematów, które Państwa osobiście interesują.
Czy to dlatego, że uważają Państwo je za ważne, czy dlatego, że interesujące, albo po prostu intrygujące i warto by się było dowiedzieć więcej, o co w ogóle chodzi. Więc możemy w ten sposób spróbować zacząć praktycznie robić tą, czy przygotowywać się do robienia tej ekonomicznej edukacji globalnej. Teraz właśnie dość długa lista przykładowych tematów, którymi można i należałoby się zająć. Ubóstwo, przyczyny, przejawy, konsekwencje, głód na świecie, przyczyny, przejawy, konsekwencje, globalne nierówności, te same zagadnienia. O tym już mówiliśmy, więc w ogóle nie będę rozwijał tych tematów. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby te wątki, czy któryś z tych wątków nimi się zająć, proszę wpisać na czacie, będę wiedział, że kogoś ten temat, chociaż jedną osobę interesuje. Ale inne rzeczy, o których mówiliśmy mniej dzisiaj. Brak dostępu do usług publicznych i tego, przyczyny tego braku dostępu, przejawy czy konsekwencje. Na przykład brak dostępu do edukacji, brak dostępu do ochrony zdrowia, brak dostępu do infrastruktury. Czy też tutaj dałem i tak dalej, dlatego że tu chodzi o wszelkie usługi publiczne, które wydają nam się ważne. Jeżeli ludziom w Rio de Janeiro brakuje tego bezpieczeństwa, żeby wrócić po pracy do domu w faweli, dlatego że brak jest skutecznej ochrony bezpieczeństwa, to też jest swego rodzaju usługa publiczna. I też są ekonomiczne przyczyny przemocy w brazylijskich fawelach. Jeśli ktoś, kogoś z Państwa to interesuje, to proszę wpisać to na czacie. A ja przechodzę do kolejnej planszy. Inne przykładowe tematy ekonomicznej edukacji globalnej. Brak dostępu do zasobów naturalnych i innych dóbr wspólnych. I znowu przyczyny, przejawy i konsekwencje tego braku dostępu. Brak dostępu do wody, wiedzą, zapisałem sobie tutaj, że chociaż z jednej strony 2,5 miliarda ludzi na świecie uzyskało dostęp do wody pitnej w ciągu ostatnich 30 lat, to w dalszym ciągu w samej Afryce subsaharyjskiej 37% osób nie ma tego stałego dostępu do wody pitnej, więc jest naprawdę o czym mówić. Czy dostęp do elektryczności w Afryce subsaharyjskiej, 65% osób nie ma stałego dostępu do elektryczności. Ale nie mówimy wyłącznie o wodzie, ale też o czystym środowisku naturalnym. Również jeden z wątków, który pojawił się na czacie, czyli odpadów i zanieczyszczeń powodowanych przez odpady, ale też brak dostępu do ziemi uprawnej, która nie jest tylko elementem dobrostanu samych rolników i ich rodzin, ale też ich źródeł utrzymania. Erozja gleb ma bezpośredni wpływ na możliwość ustrzeżenia się przed głodem. Ale nie chodzi wyłącznie o rolników, ale o pasterzy, o rybaków, o ludzi żyjących z lasu. Dostęp do tych dóbr wspólnych, często to są dobra wspólne, nie prywatne, to jest też kwestia ekonomiczna jak najbardziej. I następne, finansowanie rozwoju i współpracy rozwojowej. Jak z jednej strony wyglądają przychody krajów południa pochodzące z zagranicy i tu mówimy na przykład o pomocy, ale z drugiej strony jakie przychody te kraje mogą mieć z działalności prowadzonej tam na miejscu, na przykład z podatków, które powinny płacić firmy, które na przykład wydobują surowce naturalne. Znowu, dlaczego tak jest, że często zdarza się, że firma, światowa firma zajmująca się wydobyciem nie musi płacić żadnych podatków od swoich zysków, które zdobywa w danym kraju? Jakie są tego przyczyny, jakie są tego konsekwencje? Jeżeli ktoś Państwa, kogoś Państwa, z Państwa interesuje związek pomiędzy kwestiami ekonomicznymi a środowiska naturalnego, no to oczywiście bardzo zachęcam i też zachęcam, jeszcze raz powtarzam, do wpisywania tego na czacie. Inne tematy. Przedsiębiorczość, źródła utrzymania ludzi w krajach globalnego południa. Z czego oni tak naprawdę się utrzymują? Jeżeli
nie ma tam bezrobocia, bo nikt go w ogóle nie rejestruje. Jeżeli nie zarabiasz pieniędzy, to byś nie mógł przeżyć, bo państwo bardzo często nie daje żadnej gwarancji utrzymania się nawet bardzo skromnego zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli nie ma funkcjonującego systemu emerytalnego, to jak ci ludzie żyją? Jak ci ludzie żyją na starość? Jak to się dzieje, że nie umierają? No, dlatego, że jakoś gospodarują. Można ten temat zgłębić, jak wygląda codzienne życie gospodarcze ludzi w krajach globalnego południa. Inny temat, bardzo szeroki, a na pewno trochę i filozoficzny, różne koncepcje rozwoju. Czym jest rozwój? Czy jest bogaceniem się? Czy rozwój to jest to, żeby przeskoczyć na drabinie poziomu wzrostu gospodarczego i poziomu dochodów, żeby było nas stać na lepsze samochody? Czy może rozwój to też rozwój moralny, kulturalny, społeczny, rozwój zaufania i więzi międzyludzkich? O tym można rozmawiać łącznie z tak jeszcze pewnie kontrowersyjnymi koncepcjami, jak na przykład postwzrost, czy inaczej degrowth, czyli taki postulat, że raczej może powinniśmy krytycznie popatrzeć, czy w ogóle trzeba się rozwijać gospodarczo, a postawić na innego typu rozwój. Wreszcie mierzenie rozwoju, w jaki sposób to robić, czy mówić o po prostu krajach najuboższych, czy możemy, tak jak wielu przedstawicieli, działaczy z tych krajów, powiedzieć, że to są kraje bogate, tylko kraje w jakiś sposób pozbawione swojego bogactwa. Czy mierzymy rozwój? No właśnie, jakimi miernikami? Nie będę dalej wchodził. Podatki i ich unikanie przez korporacje, w tym i problem rajów podatkowych, znane też w Polsce. Wiemy o tym, że Polska traciła i w dalszym ciągu traci na tym, że korporacje międzynarodowe nie płacą odpowiedniej części swojego zysku na cele społeczne. Jeżeli wielka technologiczna spółka internetowa płaci mniej niż średniej wielkości przedsiębiorstwo, to coś jest nie tak. My jako polskie społeczeństwo na tym tracimy, a nasze rządy, kolejne szereg rządów nie potrafiło sobie z tym problemem poradzić, no to jak mogą sobie poradzić rządy krajów o wiele słabszych niż polski rząd? Kolejne tematy, które mogą nas interesować. Rola sektora prywatnego, zwracała na to uwagę Ola, że nie zawsze rola firm jest pozytywna. Zadłużenie, o którym była już mowa, nie rozwijam wątku. Ale znowu niesprawiedliwe reguły handlu międzynarodowego. Dlaczego tak jest, że w ogóle potrzebny jest sprawiedliwy handel? Dlaczego handel nie jest z definicji w swoich zasadach sprawiedliwy? Jakie są tego przyczyny, przejawy i konsekwencje? Kogo z Państwa to interesuje, proszę wpisać na czacie. Nieprzestrzeganie praw człowieka przez korporacje. Masowe, przymusowe, opierające się na przemocy fizycznej, wysiedlanie ludzi, którzy mają wyczyścić teren pod inwestycje. Morderstwa przywódców społeczności lokalnych, którzy protestują przeciwko niesprawiedliwości, tak jak to opisał na przykład Artur Domosławski w swojej książce Śmierć w Amazonii. Przykład jednej z lektur, które, no bardzo ciekawych lektur, które bardzo bym polecał. Kolejne tematy. Sprawiedliwy handel, o którym wspomniałem, łańcuchy dostaw. Co nasze wybory, jakie dokonujemy w kwestii gadżetów elektronicznych, jakie smartfony, jak często kupujemy, co to ma wspólnego z krajami globalnego południa. Przy okazji polecę Państwu grę Tajemnice elektrobiznesu, którą wspólnie z Instytutem Wydawniczym Książka i Prasa oraz Le Monde Diplomatique, edycja polska, wydaliśmy w tym roku. Gra, która pozwala zrozumieć, jak działa łańcuch dostaw światowy na przykładzie sprzętu elektronicznego. Jeden z materiałów na pewno do ekonomicznej edukacji globalnej. Tam poruszane są tematy nie tylko ekonomiczne, ale też środowiskowe, związane z geopolityką i tak dalej.
Wreszcie tematy dla osób zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi, polityką, może filozofią, globalny podział na kraje peryferyjne i kraje centrum. Jakie są przyczyny, przejawy, konsekwencje? Ktoś z Państwa czytał książki Immanuela Wallensteina, to wie, o czym mówię, albo też słyszał skądinąd. Temat, który pozwala popatrzeć na świat jako na jeden obraz. Finansjalizacja, czyli coraz większy wpływ procesów czysto finansowych na gospodarkę, coraz większe odrywanie się finansów od realnej gospodarki wytwórczej, coraz w mniejszym stopniu na stan finansów również i państw wpływa to, ile produkujemy, jak rozwija się nasz przemysł, jak dobrze handlujemy, a w coraz większym stopniu operacje na giełdach i inne zjawiska związane ze światem finansów. Międzynarodowe banki rozwojowe i inne instytucje finansowe, o których wspominała już Ola, więc nie będę rozwinął tego wątku. Znowu, jeśli kogoś z Państwa interesuje ten temat, to zachęcam do wpisania go na czacie. I wreszcie chyba to coś, co najważniejsze dla tych z Państwa, którzy mają już swoje doświadczenia w edukacji globalnej. Gospodarczy aspekt różnych zagadnień, które nie są z natury swojej gospodarcze, ale które są bardzo związane z kwestiami gospodarczymi. Na przykład kwestia migracji. Czy nie ma ekonomicznych powodów, że ludzie z Afryki subsaharyjskiej albo z Bliskiego Wschodu starają się dostać do Europy? Czy na pewno jest to tylko kwestia samej chęci znalezienia dobrego miejsca na innym kontynencie, czy nie ma przyczyn gospodarczych? Gospodarcze przyczyny zmian klimatycznych i tego, że jak na razie zbyt wolno znajdujemy odpowiedź na zmiany klimatyczne. Dlaczego jest tak, że są problemy z wprowadzaniem chociażby odnawialnych źródeł energii? Rolnictwo, urbanizacja, deforestacja, dezertyfikacja. Kwestia równości płci. Czy nie ma tutaj kwestii ekonomicznych, jeśli mówimy o równości płci? Czy to jest kwestia wyłącznie kulturowa, czy wyłącznie kwestia osobistych i obywatelskich praw człowieka, a nie również i kwestia ekonomiczna, jeśli mówimy o równości płci? I gdy mówimy o korporacjach, oczywiście część z tego, co powinniśmy powiedzieć, powinna dotyczyć gospodarki. Prawa pracownicze, prawa człowieka, wielokulturowość, zmiany technologiczne. Rozmawiając o zmianach technologicznych we współczesnym świecie, jak najbardziej jest co powiedzieć również o gospodarce. No i jeden duży temat, oddzielna plansza na ten temat, to zrównoważony rozwój i trzy jego filary. Podkreślam, trzy filary zrównoważonego rozwoju, nie wyłącznie środowiskowe, ale też społeczne, ekonomiczne. Za każdym razem, gdy prowadzimy edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, powinniśmy pamiętać o zachowaniu równowagi i mówieniu o wszystkich trzech filarach, społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie jest edukacja ekologiczna. Zapewne duża część z Państwa to bardzo dobrze wie, ale tutaj podkreślam, bo jest to jeden z kolejnych argumentów i pomysłów, gdzie możemy zająć się tymi wątkami gospodarczymi w edukacji globalnej. I teraz wydaje mi się, czas na ostatni przykład, zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Gdy po kolei zajmiemy się tym, co nas najbardziej interesuje, potem przejdziemy do tematów pokrewnych, może się okazać, że stać nas nawet na pokazywanie związków pomiędzy różnymi problemami gospodarczymi. Dam Państwu przykład arbitrażu inwestycyjnego, czyli jest znany jak pod angielskim skrótem ISDS, od angielskiej nazwy Investor to State Dispute Settlement. Chodzi o mechanizm, na podstawie którego
firmy zagraniczne, dotyczy to tylko zagranicznych firm, nie krajowych, mogą pozwać kraj o odszkodowanie za to, że państwo, jakikolwiek organ państwa przeszkodził im w robieniu biznesu. Polska płaciła wielomilionowe, a nawet miliardowe odszkodowania w ramach arbitrażu inwestycyjnego i oczywiście problem też ten dotyczy również krajów globalnego południa. Arbitraż inwestycyjny znany w Polsce na przykład z powodu sprawy Eureko, kiedy to Polska zapłaciła w ramach ugody z inwestorem 9 miliardów złotych, żeby inwestor czuł się usatysfakcjonowany w ramach ugody właśnie w tym arbitrażu inwestycyjnym. Zdarzało się też kilkukrotnie, że Polska płaciła po kilkaset milionów dolarów, czyli ponad miliard złotych albo i więcej firmom międzynarodowym z powodu właśnie utrudnienia ich działania. Jak ten problem się wiąże z innymi problemami gospodarczymi? No właśnie, z unikaniem podatków, na przykład dlatego, że wielkie korporacje potrafią pozwać kraj rozwijający się wtedy, kiedy wprowadza politykę ukrócenia procedury unikania podatków. Za to, że państwo stara się ukrócić ten problem unikania podatków. Właśnie z tego powodu te państwa są pozywane w ramach arbitrażu inwestycyjnego i muszą płacić wielomilionowe, idące w setki milionów dolarów odszkodowania. Jak ten arbitraż inwestycyjny wiąże się z kwestią surowców i ekstraktywizmu, czyli takiego nadmiernego, niepohamowanego wydobycia, eksploatacji surowców? Na przykład tak, że wiele państw nie reguluje kwestii wydobycia surowców, nawet kiedy jest ono bardzo szkodliwe dla środowiska i społeczności lokalnych, dlatego że obawiają się pozwu w ramach arbitrażu inwestycyjnego, albo wręcz zostały już pozwane, tak jak na przykład Salwador, że zakazał jakiegoś typu wydobycia surowców i z tego powodu stało przed nim widmo zapłacenia odszkodowania. Jak kwestia arbitrażu łączy się z długami? Ano w ten sposób, że jeżeli kraj argumentuje, że nie stać go na spłatę długów, na przykład dlatego, że długi zostały zaciągnięte przez poprzedni rząd, który był rządem dyktatorskim, to jednym ze sposobów dochodzenia długu jest pozwanie tego kraju w ramach arbitrażu inwestycyjnego. Oczywiście różne warunki muszą być spełnione, ale to też jest możliwe. Wreszcie, jaki wpływ arbitraż inwestycyjny ma na usługi publiczne, czyli właśnie dostęp do szkół, szpitali i tak dalej, no kiedy kraj bardzo biedny daje setki milionów dolarów albo miliardy na odszkodowania. Jasne jest, jaki to wpływ na możliwości świadczenia swojemu społeczeństwu usług publicznych. To jest przykład tego, w jaki sposób można łączyć różne tematy gospodarcze. Ale żeby państwu przekazać, że to może być fascynujące, że nie tylko jak dobrzy uczniowie zdobywamy kompetencje w kolejnych tematach gospodarczych, ale też możemy je łączyć i może to nam sprawiać przyjemność, tak jak mi sprawiało przyjemność teraz tłumaczenie tego w ciągu 3 minut. Mam nadzieję, że jest to Państwa zachęta. Mam nadzieję, że przekonujemy Państwa, że nie tylko trzeba, ale też warto i jest to coś ciekawego, czym możemy się zająć w ramach edukacji globalnej. A teraz już czas na pytanie i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Ola też będzie tutaj mogła odpowiadać na Państwa pytania. I prosimy o te pytania, albo też o przypomnienie tych, które już były wcześniej. Różne koncepcje rozwoju. Pytanie, dlaczego mamy ciągle się rozwijać, a jeśli tak, to dlaczego jest nacisk na sferę gospodarki? Olu, chcesz coś na ten temat? Znaczy, nie wiem, czy to jest pytanie do nas, bo ja myślę, że już dzisiaj w takiej, no jakby to powiedzieć, dojrzałej dyskusji globalnej ten rozwój gospodarczy to wcale nie jest już na takim
no może jest na pierwszym miejscu, ale to podium jest bardzo zagrożone i ta dyskusja jest naprawdę już o wiele szersza. I to nie tylko dlatego, że jest oczywiste, że nie tylko PKB per capita może nam coś powiedzieć o świecie i oczywiście te wskaźniki na pewno Państwo je znają, to są wskaźniki rozwoju społecznego, to przecież nie są robione przez organizacje pozarządowe gdzieś tam, gdzie nikt ich nie słucha, tylko przez ONZ, tak, przez agendę ONZ-owską. Są poważnym elementem składową wielu badań i analiz i tego, jak się postrzega świat i myślę, że nie musimy tutaj być takimi pesymistami czy pesymistkami, jeśli chodzi o to, że dlaczego my ciągle mówimy o tym rozwoju gospodarczym, bo coraz więcej grup w społeczeństwie zaczyna myśleć trochę inaczej, zaczyna myśleć o dobrym życiu. I myślę, że to może być taki dobry start, taki prosty, konkretny, bo jak mówimy dobre życie, to każdy z nas ma coś w głowie, tak? To nie jest jakieś sztuczne pojęcie z dziedziny jakiejś ekonomii, czy w ogóle z jakiejś dziedziny bardzo skomplikowanej, to jest coś bardzo naszego i teraz być może to nie znaczy, że to dobre życie w ogóle w żaden sposób nie dotyczy sfery gospodarczej, oczywiście, że dotyczy, natomiast to można inaczej do tego podejść. Na takie filozoficzne pytanie, dlaczego mamy się ciągle rozwijać, no ja odpowiadam, absolutnie wcale nie musimy się ciągle rozwijać, bo dobre życie nie musi oznaczać wzrostu gospodarczego. Ale kim ja jestem, żeby odpowiadać na takie pytania? To jest wyższa filozofia. Ja chciałam tylko dodać, może jeszcze, jak już tam się troszkę dorwałam do głosu, że oczywiście to o tym można bardzo fajnie dyskutować i można wrzucać takie bomby świadomości do dyskusji, na przykład podając różne wskaźniki mierzenia tego rozwoju, czy też w ogóle, no jakby, bo rozwój to jest jedno, tak, czy społeczny, czy gospodarczy, ale na przykład jest taki wskaźnik szczęśliwości planety, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć na polski, Happy Planet Index. I w tym badaniu co roku bardzo wysokie miejsca zajmują kraje na przykład rejonu Morza Karaibskiego. I bardzo nisko z kolei plasują się kraje wcale nie najbiedniejsze na świecie, ale kraje, które są w transformacji. To jest zupełnie inny wskaźnik i na podstawie analizy listy tych krajów od pierwszego do ostatniego miejsca można również rozpoczynać dyskusję na temat tego, dlaczego tak jest, tak? Dlaczego ludzie czują się szczęśliwsi w krajach, które wcale nie mają najwięcej, nie wiem, największe PKB per capita. Tylko co o tym stanowi, tak? Więc mogłabym tutaj długo jeszcze mówić, ale może Marcin chciałbyś mi przerwać, albo może ktoś z Państwa chciałby coś tutaj na czacie jeszcze dodać. Idźmy do następnego pytania. To bardziej stwierdzenie. Mnie by interesował jeszcze inny temat, wymieniony tutaj, wpływ polityk Unii Europejskiej, polskich na środowisko, na globalnym południu. No oczywiście tak, jakbyśmy dali teraz dojść do głosu Oli, to mogłoby to długo trwać, bo ona się przez wiele lat tym zajmowała i dalej zajmuje. Oczywiście jak najbardziej istnieje ten wpływ i ma on również swój wymiar gospodarczy. Następne pytanie. W grafie o czym można mówić, brakuje działania na środowisko i klimat, bioróżnorodność. Tak, to już, no to potwierdzam, to jest podobna uwaga. Czy jeszcze coś? Mam jakieś pytanie? Tak, jest teraz ostatni moment, żeby zadać pytania. No tak, kwestia tego, czy Polska była krajem kolonialnym, no z tego co tutaj powiedzieliśmy,
no, wyraźnie wynikać, że czasy kolonializmu, o ile miały ogromny wpływ i w dalszym ciągu wpływają na relacje północ-południe, to nie są jedynym, ani teraz już głównym czynnikiem. No bo przecież to, czy w jaki sposób Gana czy Angola wydobywają się z ubóstwa, pomimo tego, że muszą spłacać długi, już w coraz mniejszym stopniu dotyczy kwestii kolonialnych, a coraz więcej realnej współczesnej gospodarki. Wiedzą Państwo, że Polska przez wiele lat miała bardzo duże relacje gospodarcze z Angolą na przykład i w dalszym ciągu różne próby inwestycji istnieją i możemy coraz bardziej o tym mówić, o istniejących już planowanych inwestycjach polskich firm, zarówno państwowych, jak i prywatnych na kontynencie afrykańskim, więc tutaj już nie mówimy o kolonializmie i tym, czy Polska w czasach międzywojennych chciała i mogła, czy też tylko chciała być krajem kolonizatorskim. Mówimy teraz o współczesnym, bardzo współczesnym świecie. Rola Chin na globalnym południu, oczywiście fascynujący temat, który może na pewno rozbić jakąś jednostronność pomiędzy północą a południem, bo tutaj Chiny wchodzą jako aktor, który jest, czy podmiot, który jest zarówno jednocześnie globalną północą i globalnym południem, jak najbardziej się zgadzam z tą uwagą. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ja mogę coś dodać? Ja myślę, że oczywiście są tacy i takie dyskusje bardzo często właśnie no, ludzie próbują zakończyć w ten sposób, że my nie jesteśmy tymi największymi trucicielami, my nie jesteśmy tymi, którzy odpowiadają za czasy kolonialne. Natomiast jeżeli my będziemy przymykać oko na brak standardów i na przykład na łamanie praw człowieka albo na naprawdę jakieś szemrane, że tak powiem, działania polskie, które no właściwie szkodzą, tak, najbiedniejszym krajom na świecie, to jaki mamy mandat, czy jak możemy oczekiwać tego od innych? Ja wiem, że to jest oczywiście bardzo, ktoś może powiedzieć, naiwne myślenie, no takie myślenie, że w idealnym świecie tak powinno być, podczas gdy rzeczywistość wygląda inaczej. Natomiast ja myślę, że tu chodzi o pewne zasady i jeżeli są polskie firmy, które inwestują w krajach afrykańskich, wydobywają surowce, nie płacą podatków, a jednocześnie na przykład chwalą się w polskich mediach, że finansują szkoły w tym kraju. To ja mam takie podstawowe pytanie. Czy rząd tego kraju nie wolałby sam finansować szkół, edukacji za pieniądze z budżetu państwa, które pochodziłyby również z podatków od takich firm wydobywających surowce, niż no, właściwie być na pasku czy, no, dobrej woli sektora prywatnego, który łaskawie przychodzi z zewnątrz i załatwia, że jedna, dwie, pięć czy dziesięć szkół funkcjonuje w danym regionie kraju. To znowu to są takie elementy, od których można dobrze zaczynać też dyskusję i które nie są takie oczywiste, ale które też pokazują, jeżeli mówimy o tym, że w jakimś kraju nie ma edukacji, dlaczego jej nie ma? Bo nie ma na nią pieniędzy. Dlaczego nie ma na nią pieniędzy? No właśnie na przykład dlatego. Tak? My często też zatrzymujemy się na tym poziomie. Dla nas ktoś, kto jest taki odpowiedzialny globalnie, to jest ten, kto no nie wiem, kto właśnie funduje szkołę na końcu świata albo, nie wiem, zamiast słomki używa makaronu, co jest ostatnio bardzo popularne. Ale świat no nie jest tak, to,
to nie wystarcza, tak? I jakby trzeba szukać też tego drugiego dna i trzeba patrzeć na to, co robimy my, na co mamy wpływ. Nie po to, żeby czuć się coraz bardziej winnym, tylko po to, żeby po prostu coraz więcej wiedzieć i coraz szerzej widzieć te wielopoziomowe zależności. Jak już jestem przy głosie i widzę od razu pytanie skierowane do mnie, od czego najlepiej zacząć, jeśli chodzi o edukację globalną. Młodzież w klasach w szkole ponadpodstawowej, ja powiem, że z mojej perspektywy bardzo dobrze działają tematy, które są nieoczywiste. My robimy zajęcia na podstawie tekstów Kapuścińskiego, na podstawie tekstów Kaparosa. Ostatnio na przykład robimy zajęcia, być może to jest troszeczkę oderwane od dzisiejszego tematu, natomiast robimy zajęcia o szacunku i o przeciwdziałaniu stereotypom na podstawie archeologii genetycznej. Mówimy o badaniach DNA, o tym, co mogą nam powiedzieć o nas samych, o tym, co mogą powiedzieć o naszym pochodzeniu. I robimy to, i ja uważam, że to też jest jakaś taka podstawa do rozpoczęcia rozmowy o tym, co się dzieje na świecie, jak świat funkcjonuje, jak jesteśmy współzależni od innych. Zacząć od rozmowy o szacunku do drugiego człowieka. To nie jest proste, oczywiście, bo temat wydaje się naprawdę wręcz powiedziałabym wyświechtany, tak? Ale właśnie w taki czasami podchwytliwy sposób możemy młodzież zainteresować. Dobrze działają też filmy. Pokazywaliśmy na przykład ostatnio w Szczecinie zarówno młodzieży, jak i nauczycielom film Jeden dzień z życia na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego. Zrobił on dobre wrażenie. Od razu tylko powiem, że jest tam trochę brzydkich słów, ale ja uważam, że to jest sztuka. A film jest naprawdę świetny, świetnie zrobiony w takiej konwencji hybrydowej komiksu i filmu dokumentalnego. I to też jest doskonałe rozpoczęcie do rozmowy o podróżowaniu nawet, rozpoczęcie rozmowy od tego, że dzisiaj można planować jeżdżenie po świecie, poznawanie innych ludzi, co to nam daje, korzystanie z tekstów literackich. My pracujemy również na przykład z Muzeum Narodowym w Szczecinie, które ma świetną kolekcję zbiorów z Afryki Zachodniej, ale również robią warsztaty na temat współczesnej kultury afrykańskiej, mody, fotografii, filmu, muzyki. Pokazują hipsterów z Kongo Brazzaville, pokazują, że na tym kontynencie afrykańskim po prostu dzieje się tyle, że my naprawdę wypadamy słabo, jeśli chodzi o fantazję i kulturę, i rozrywkę, i taką kulturę popularną. I to też jest początek dyskusji. Więc ja bym się nie obawiała zacząć od czegokolwiek i powoli, powoli iść głębiej i głębiej i pokazywać, że rzeczy nie są czarno-białe i że nie wystarczy tylko od czasu do czasu dorzucić 5 zł, ale naprawdę odpowiedzialność polega też na tym, że trzeba wiedzieć i trzeba odważnie mówić prawdę. Dziękuję, Olu. Dziękuję również wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie. Jeśli jakieś pytanie zostało nieodpowiedziane, to proszę o e-mail. My będziemy Państwu wysyłali informacje o zapisie wideo, więc będzie można się z nami skontaktować. Przypominam też o jutrzejszym webinarium jutro o 9 rano. Webinarium na temat nierówności globalnych i sposobach przeciwdziałania im z ekspertką z Wielkiej Brytanii, szefową organizacji. Będzie można się na żywo spotkać i porozmawiać o jednym z ekonomicznych problemów, które poruszamy w ramach edukacji globalnej. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrej nocy. Dziękuję. Dobranoc.